W niedzielę w hali przy Świętokrzyskiej rozegrany został już trzeci turniej piłkarski Dzień Niepodległości. W tegorocznej edycji zawodów rywalizowało 8 drużyn, w tym 7 reprezentujących nasze miasto. Jedynym gościem spoza Ostrowca byli piłkarze aktualnego mistrza Polski Old Boys w piłce halowej, zawodnicy Gwarka Zabrze. Organizatorem zawodów był olimpijczyk z Barcelony Andrzej Kobylański, radny Kamil Kutryba oraz klub piłkarski KSZO 1929. Jest to już trzecia edycja piłkarskiego Dnia Niepodległości. Cieszymy się, że jak co roku drużyny dopisały. W tym roku chcieliśmy bardziej drużyny lokalne, dlatego też jest tu drużyna ETC, Publima, Skorpion, Centrum Sport, KP KSZO, KSZO Old Boys, Celsa Huta Ostrowiec. Także cieszymy się, że ten turniej cieszy się dużą popularnością i coraz więcej chłopaków, którzy z przeszłością piłkarską trafia tu na halę na Świętokrzysku. No bardzo się cieszę, że nam się to już udaje trzeci rok z rzędu organizować ten turniej. Bardzo się cieszę. No generalnie jest to dla nas, dla Ostrowczan robiony ten turniej. Fajnie to wychodzi, bo fajnie się wkomponował w 11 listopada. No dzisiaj mamy 12, ale wczoraj hala była zajęta, także musieliśmy to przesunąć na niedzielę. Ale myślę, że będziemy to kontynuować, bo to jest fajna inicjatywa. Tegoroczna rywalizacja przebiegała w nieco innej formule od tych poprzednich. No w tym roku akurat chcieliśmy zrobić same takie właśnie drużyny. Nie zapraszałem żadnych innych, powiedzmy, kadrowiczów, tak jak było w poprzednich latach, ale myślę, że w przyszłym roku zrobimy to i ponownie zawitają kadrowicze do hali ostrowieckiej. W drużynie z Zabrza gościnnie wystąpił były gracz ze Świętokrzyskiej, mający na swoim koncie 4 lata w pomarańczowo-czarnych barwach, Bogdan Pikuta. Sam fakt, że nie mogłem się doczekać, żeby przyjechać tutaj, a że w Gwarku Zabrze, bo dzisiaj będę grał w Gwarku Zabrze, ale gościnnie. Gościnnie poprosili mnie o to, bo chłopcy sami wiedzą, że grałem w Ostrowcu, a że na Śląsku bardziej gram w kadrze Śląska Old Boys, oficjalnie pod egidą Śląskiego Związku Piłki Nożnej, ale nie dane nam było dzisiaj przyjechać, więc fajnie, że chłopcy z Gwarka o mnie pomyśleli, bo się bardzo przyjaźnimy i mogłem tu przyjechać, bo wiedzieli, że to te wspomnienia, które są, one cały czas są we mnie, więc miło przyjechać, zobaczyć znowu, odwiedzić Ostrowiec. Zespoły biorące udział w turnieju rywalizowały w grupach, a dwa czołowe awansowały do gry o najwyższe turniejowe laury. Ostatecznie najlepszą drużyną Ostrowieckiego Dnia Niepodległości zostali drugi raz z rzędu zawodnicy Publimy, którzy w finale pokonali 4-2 ekipę Gwarka. W walce o miejsce trzecie drużyna ostrowieckiego trzecioligowca 5-4 pokonała zespół Old Boys KSZO. Najlepszym strzelcem turnieju został z 7 trafieniami Mariusz Adaszek z Gwarka, najlepszym bramkarzem Kamil Hadała z Publimy, a MVP turnieju Krystian Kanarski z Old Boys KSZO. Wszystkie zespoły ostrowieckiego turnieju otrzymały okolicznościowe puchary, a najlepsza trójka pamiątkowe medale.